tak kociołek taki, tak. No. Kolejna wspaniała impreza u Krzysia. Odpust, galareta, mięsko. Niestety, ale nam rozwalili studnię, ukradli zabytkową pompę. Władek sam musiał to zacementować. Pracowaliśmy z sąsiadem, tatkiem. Jest zrobiony. Alicja, dbasz o kwiatki? Tutaj są plony, wygrzebałem marchewkę. Ona tutaj rośnie. Jest taka świeża, piękna, nie za duża. Będzie do wołowiny. Tak wygląda prawdziwa marchewka. Może stać i nie będzie czarna, może stać i nie będzie miękka. Prawdziwy mężczyzna nie wymięka, gotujemy. Do tego coraz częściej się pojawia. Dzisiaj chcę spróbować klasyczne super danie. Będzie to kark wołowy. Jest karkówka wieprzowa, ale teraz jest kark wołowy. Do tego zrobimy ziemniaki, puree, mleko, masło, na koniec gotujemy. Dobra, lecimy. Marchewka lekko pokrojona, żeby wyglądała jak w starożytnej Francji. Woda, cukier będziemy gotować. Tutaj mamy kilka pieczarek i do tego czerwona cebula w kostkę. No i oczywiście nie może zabraknąć ziemniaki, osolona woda, gotujemy. Mięso czeka, sól, pieprz, oliwa. Tutaj z balkonu trochę rozmarynu, będzie dobre. Lecimy pełną parą, patelnia jest rozgrzana. Jeśli chodzi o poważną kuchnię w wydaniu domowym, liczy się koordynacja, czas, żeby wszystko było zgrane. Kucharz, który tysiące godzin spędził w zawodowej kuchni, wie, o czym mówię. Zobaczymy, jak smakuje kark wołowy. Czy ktoś kiedyś jadł kark wołowy? Marchewka tutaj, ocet, sól i mas. Marchewka gotowa, tutaj był ocet winny, biały, cukier i masło. Kończymy. Mięso dochodzi, pieczarki, cebula, wrzuciłem rozmaryn i czosnek. Dajmy mu trochę odpocząć, później będziemy go kroić. Jest wspaniały. Tutaj wychodzi sos. Zaraz wrzucę śmietanę i parmezan. Jest pokrojony pierwszy raz kark wołowy, cudowny, soczysty. Sól, pieprz nakładamy. Tutaj już czeka nasz sos. Danie królewskie. Czasami trzeba się trochę napasować, żeby był fajny efekt. How you doing big time? Tak to wygląda. Postarałem się. Bez Ali ciężko się kręci, ale musiałem to zrobić. Big time.